Dziś temat dla mnie turbo ważny, dlatego że porozmawiamy sobie o najgorszych produktach ze sklepu, które przyczyniają się do Twoich chorób, do Twoich dolegliwości, do tego, że jest coraz gorzej z otyłością czy nadwagą w Polsce i na świecie. I tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką najgorszą żywność ze sklepu, wymienię Wam 5 produktów, które są w topce, totalnej topce produktów, których należy unikać. I chciałabym zaznaczyć, że bardzo to jest dla mnie ciekawe, ale też dołujące, że badania pokazują, że ta żywność wysoko przetworzona w Ameryce stanowi od 25 do 60% całkowitego spożycia kalorii. Więc niektóre domy, niektóre rodziny spożywają tylko 40% naturalnej żywności kontra 60% wysoko przetworzonej żywności. Jest to straszne i naprawdę nie dziwię się, że mamy coraz więcej cukrzyc, miażdżyc, otyłości i problemów chociażby z depresją, bo jednak to dieta, żywienie, nasz styl życia bardzo przyczynia się do wszelkich chorób przewlekłych. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o żywność wysoko przetworzoną, to już nie raz, nie dwa prace naukowe dowiodły, że ta żywność nie powoduje realnej sytości. Czyli jesteśmy w stanie bardzo dużo zjeść takiej żywności, bardzo dużo kalorii, a nadal nie jesteśmy tak syci, jak gdybyśmy zjedli miskę sałatki chociażby, tak? Więc to jest bardzo poważny problem i od tego chciałabym zacząć. I teraz przejdziemy sobie już do tych produktów. Zaczniemy sobie od takiego top produktu, który przyczynia się bardzo szybko do nowotworów, szczególnie żołądka przełyku czy jelita grubego. Nie wiem, czy już wiesz, o czym mówię, ale mówię o przetworzonym czerwonym mięsie. I to jest bardzo ważne. Przetworzone czerwone mięso. Przetworzone czerwone mięso będzie działało najbardziej niekorzystnie na nasze zdrowie kontra na przykład nieprzetworzone czerwone mięso, kontra na przykład nieprzetworzone białe mięso, kontra na przykład przetworzone białe mięso. Czyli nie da się porównać szynki z kurczaka do szynki z wołowiny czy z wieprzowiny, bo jakby ta biała szynka nadal pozostaje lepszą opcją i nie ma aż tak kancerogennego działania, czyli takiego nowotworowego, ale nadal nie jest to zdrowy produkt i nadal powinien on być bardzo ograniczony. Natomiast najgorszym możliwym produktem są właśnie wszelkie szynki, kabanosy, parówki, kiełbasy i tego typu rzeczy, czyli właśnie przetworzone mięso czerwone z dodatkiem soli, z dodatkiem konserwantów, z dodatkiem wielu różnych niefajnych dodatków, co właśnie powoduje, że no, mamy wiele później dolegliwości zdrowotnych. Tutaj liczne badania sugerują, że spożywanie takiego czerwonego mięsa, szczególnie przetworzonego, wiąże się z wyższym ryzykiem występowania nowotworów, schorzeń układu sercowo-naczyniowego i przedwczesnego zgonu, więc jest to całkiem dużo konsekwencji zdrowotnych. Okazuje się, że spożycie 50 g czerwonego mięsa, takiego przetworzonego, tak, 50 g dziennie, wiąże się już z prawie 30% większym ryzykiem zachorowania na cukrzycę. No i na przykład w 2018 AHA opublikowało badanie, które wykazało, że spożywanie tłuszczu zwierzęcego może zwiększać ryzyko śmierci nawet o 21%, a dzienne spożycie właśnie tych 50 g przetworzonego mięsa, takiego jak bekon, szynka czy kiełbasa, zwiększa ryzyko choroby wieńcowej o 18%. Z kolei, co ciekawe, spożycie 50 g nieprzetworzonego czerwonego mięsa, czyli po prostu takiego mięsa prosto, wiecie, z rzeźni, które sami sobie przygotujemy, wołowina, jagnięcina, wieprzowina, zwiększa ryzyko choroby wieńcowej o 9%, czyli 2 razy mniej. Ale nadal jest to dość wysokie ryzyko. Także jak widzicie, o tym mięsie można by było mówić i mówić, mam zresztą o tym osobny odcinek, nie na moim kanale, ale jak piszecie sobie moje nazwisko, to Wam wyskoczy ten odcinek o mięsie na YouTubie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o to czerwone, przetworzone mięso, to jest to coś, co powinniśmy ograniczać do absolutnego minimum, już nie mówiąc o podawaniu tego mięsa dzieciom. Tak naprawdę do 5 roku życia dziecko wcale albo bardzo w małej ilości powinno takie rzeczy jeść. Drugim takim dość oczywistym produktem są słodycze, ale jednak pamiętajcie, że słodycze na rynku, szczególnie już polskim, są lepsze i gorsze. I jakby ja bym chciała Wam powiedzieć, że takie rzeczy jak właśnie takie zlepki cukru i tłuszczu, szczególnie jeszcze jak tam jest tłuszcz palmowy, szczególnie jak tam jeszcze jest sól, czyli wszystkie najbardziej popularne batony, również chipsy, bo tam mamy takie po prostu, wiecie, smażone ziemniaki albo jeszcze proszek ziemniaczany, co gorsza, czy tam chrupki kukurydziane jakieś. Chipsy, ale przede wszystkim słodycze, czyli te batony, te wszystkie takie czekolady, gdzie mamy białą czekoladę na przykład plus jakieś chrupki, tak? Czy ciastka Oreo, czy tego typu sprawy, to są po prostu najgorsze, najbardziej
też takie zabójcze pod kątem smaku dla nas produkty, no bo nie da rady zjeść jednego ciastka Oreo, nie da rady zjeść pół batonika i nie da rady zjeść tylko jednej sztuki Kinder Bueno, chyba każdy z nas to wie, dlatego że one są tak bardzo smakowite, tak fantastycznie rozpuszczają nam się w ustach, ten smak jest tak idealnie dograny przez różnych technologów, żeby po prostu nas uzależniać od tego smaku i żebyśmy coraz bardziej byli przyzwyczajeni do właśnie słodkich zlepek, takich zlepomordek, które powodują coraz to gorsze zdrowie metaboliczne i coraz większe problemy z naszym zdrowiem. I teraz uwaga, ja nie mówię o tym, żeby nigdy takich produktów nie jeść, bo sama kocham wszystko, co jest z kinderka i wszystkie Kinder Bueno i tak dalej, to są po prostu ulubione słodycze i nie wyobrażam sobie już życia bez nich, jak raz się spróbuję, to już chyba do końca życia ten smak z człowiekiem zostanie i chęć jego zjedzenia, ale ja osobiście staram się pakować to w mojej diecie po prostu jak najrzadziej, tak? Jak już totalnie nie mogę wytrzymać, to sobie pozwalam, ale generalnie staram się wybierać trochę lepsze alternatywy. Czyli nadal coś, co ma na przykład podobną ilość kalorii, no bo pamiętajcie, że te zdrowsze słodycze często są nawet bardziej kaloryczne, to jest bardzo ważne, ale nie ma tu na przykład tyle cukru. Ma troszeczkę, nie wiem, stewii, erytrolu i innych słodzików, które okej, też są szkodliwe dla naszej mikrobioty, ale nie mają aż tak skutków negatywnych jak po prostu zwykły cukier. Tak, w takiej ilości, które nie mają tego tłuszczu palmowego, które nie mają tych najgorszych olejów roślinnych, tylko na przykład mają oliwę z oliwek, tak? Czy jakieś tam inne tłuszcze, albo po prostu są beztłuszczowe. Jest już wiele takich batonów, nawet te niksy i takie inne, które po prostu są wysokoproteinowe. Mamy tam serwatkę, nie mamy tam cukru, mamy tam orzechy i to jest nadal bardzo słodkie, nadal jest bardzo smaczne. Kalorii czasami mam mniej w zależności od tego, z czym porównamy taki baton, z czym porównamy, ale generalnie powiedzmy, że kalorie nie są tutaj aż takim priorytetem, bo to są bardzo podobne wartości, ale jakby wartości odżywcze takiego batona są nieporównywalne z takim standardowym batonem. Przede wszystkim dostarczamy sobie mniej śmieci do naszego organizmu. Choć oczywiście są też różne udawacze, tak? Mamy też takie słodycze na rynku, które tylko udają zdrowsze. Nie będę już wymieniała firm, ale są takie, uwierzcie mi, że mają jakiś tam protein, coś, nie wiadomo co, a skład jest tragiczny, równie dobrze już lepiej sobie kupić zwykły baton i przynajmniej mieć z tego przyjemność, niż jakiś tam zapychacz sztuczny. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że czy te słodycze zdrowsze, czy te mniej zdrowe, to nadal są słodycze, nadal jest to grupa produktów, która właśnie przyzwyczaja nas do wysokiej smakowitości i słodkiego smaku, więc generalnie im rzadziej, tym lepiej. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mają z tym duży problem. Mówię po prostu szczerze, że lepiej jest wybrać produkt trochę zdrowszy niż ten mniej niezdrowy, ale nadal idealnie byłoby prosperować bez nich. I tu, jeżeli chodzi o słodycze, to one niosą przede wszystkim ze sobą ryzyko tego, że spożyjemy bardzo dużo kwasów tłuszczowych trans, które również przyczyniają się do nowotworów, miażdżycy, cukrzycy i wielu innych chorób. No i bardzo szybko przekraczamy właśnie bilans kaloryczny, bo te produkty wysoko przetworzone po prostu mają sporo kalorii, a jesteśmy w stanie ich dużo naraz zjeść, nie czując się potem syty. Kolejną grupą takich produktów, najbardziej niekorzystnych dla Twojego zdrowia, są słone przekąski. Czyli wszystkie właśnie paluszki, chipsy, jakieś tam inne precelki i tego typu sprawy, to są połączenia węglowodanów, jakichś ziemniaków, mąki pszennej z solą i to powoduje po prostu bardzo niekorzystne rzeczy dla Twojego organizmu, dlatego że sól sama w sobie, tylko i wyłącznie sól, jest silnym triggerem dla naszego układu immunologicznego. Okazuje się, że ma ona związek z chorobą Hashimoto, ma ona związek generalnie z chorobami autoimmunologicznymi, oczywiście mówię o nadmiarze. Ma ona też związek z nadciśnieniem, z chorobami serca, z gorszą chociażby tutaj pracą naszego mózgu i całego organizmu. Dlatego sól powinna być na jak najniższym tutaj stopniu w naszej diecie używana, jak najbardziej ograniczana, ale co ciekawe, powiem Wam ciekawostkę, że nawet jeżeli używacie dużo soli i na razie ciężko Wam jest jakby tę sól właśnie sobie tutaj ograniczyć, to przynajmniej zwiększcie ilość potasu. Już ta większa ilość potasu działa ochronnie pod tym kątem. Natomiast nadal podstawą będzie właśnie tutaj ograniczanie soli i tych produktów wysokosolonych. No i znowu, jeżeli na co dzień tej soli za dużo nie używacie, to jeżeli sobie nawet raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie pozwolicie na zjedzenie całej paczki chipsów, to świat się nie zawali. Ale jeżeli na co dzień używacie sporo soli, czyli właśnie przede wszystkim produkty gotowe, wysoko przetworzone i do tego jeszcze jecie sporo chipsów, paluszków czy czegoś takiego, no to umówmy się, problem już jest duży.
I tu, żeby Was trochę może przestraszyć, albo przynajmniej uświadomić, chcę Wam zacytować badania, gdzie oceniano związek między spożyciem żywności ultraprzetworzonej a ryzykiem wystąpienia nieswoistych zapaleń jelit. To są bardzo poważne jednostki chorobowe, takie jak choroba liściowskiego Crohna, czy właśnie wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Okazało się, że po wykluczeniu czynników zakłócających stwierdzono, że rzeczywiście ta żywność wysoko przetworzona, w tym przede wszystkim napoje, nawet bezalkoholowe, rafinowana słodzona żywność, słone przekąski, przetworzone mięso, były związane z wyższymi współczynnikami ryzyka tych właśnie chorób nieswoistych jelitowych, więc tutaj czy choroba liściowskiego, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego występuje znacznie częściej u osób, które po prostu jedzą wysoko przetworzoną żywność. No i piątą taką grupą są, jak się już pewnie domyślacie, fast foody. Każdy z nas może sobie w domu przygotować zdrowszy fast food, zrobić sobie swoją wersję pizzy. To może być nawet całkiem zdrowa pizza, jak zrobimy ją z jakiejś pełnoziarnistej mąki, dodamy pełno warzyw, damy jakiś tam ser, który nie będzie miał tony tłuszczu i nie dodamy na przykład kiełbasy, tylko po prostu jakąś tam szynkę z kurczaka. To naprawdę wypada całkiem fit pizza. Ale jeżeli idziemy do standardowej, tak, pizzerii, czy tam do standardowej restauracji, no to zazwyczaj takie produkty przygotowywane są po prostu z toną soli, z toną również tutaj tłuszczu. Mamy tutaj też bardzo niefajne różne oleje rafinowane, na których się smaży, chociażby frytki. Dodatkowo czerwone mięso w burgerach, które też jest bardzo wysoko, często już przetworzone i to źródło pochodzenia nie jest do końca znane, więc jakby same niekorzystne warunki, jeżeli chodzi o taką żywność fast food. I znowu, ja chcę Wam powiedzieć, że można od czasu do czasu iść sobie na fast fooda, nie mam nic przeciwko temu, badania też nie mam nic przeciwko temu, ale jedzenie takich fast foodów bardzo regularnie zwiększa tutaj śmiertelność, zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia, otyłości, nadwagi, naprawdę wszystkich najgorszych chorób świata, więc tak naprawdę warto to wiedzieć. Tu badania, które chcę Wam przytoczyć, wykazały, że spożywanie fast foodów jest związane istotnie statystycznie z częstszym występowaniem otyłości brzusznej, z tym też, że mamy więcej centymetrów właśnie w talii i w biodrach, więc jakby no nie ma tutaj myślę co się dłużej zastanawiać, tylko po prostu jak najbardziej wykluczajmy tę przetworzoną żywność z naszej diety, fast foody, słone przekąski, słodycze, czerwone przetworzone mięso, a na pewno nasz organizm, nasza jelita, nasz mózg nam za to podziękują. Daj znać w komentarzu, czy coś Cię zaskoczyło, czy któryś z tych produktów szczególnie często jesz, a może właśnie już od lat ich unikasz. I jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Thank you.